Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Vintage Story. Jest to już 16 spotkanie. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, znaleźliśmy i uruchomiliśmy translokator i właśnie teraz do niego sobie podążam. No i wypróbujemy go. Mam przy sobie kolejne lampy, mam również rzeczy, które mógłbym potrzebować do naprawy translokatora z drugiej strony, dlatego że nie mam pewności, że on będzie działał w drogę powrotną. Fajnie by było, nie ukrywam. Druga sprawa jest taka, że wziąłem ze sobą łopaty, kilofy, no standardowe wyposażenie. Narodził się jeden mały problem. Mianowicie mamy już październik i niestety temperatura już dość mocno spada. Zdarzyło się, że jak byłem właśnie przy translokatorze wcześniej, to było tam tylko 6 stopni z rana, więc może być to bardzo, ale to bardzo niesprzyjające, jeśli chodzi o naszą obecną wyprawę. Natomiast skoczymy sobie, jak widzicie, mamy 8,4 stopnia teraz, więc dość zimno, 7,7. Mocno widzę, spada ta temperatura. No i problem jest taki, że ja nie mam żadnego odzienia, więc trzeba by było się w coś przyodziać. O, 7,3 stopnia, no szału nie ma, naprawdę szału nie ma. Nawet bym mógł powiedzieć, że jest zimno. No i będę musiał jakieś ubrania niedługo sobie wykonać. No i teraz pytanie, jakie? To jest największy problem mój na obecną chwilę, dlatego że nie wiem, jakie ubrania mam sobie zrobić. Dlatego że tak jak patrzę, to każde z nich gdzieś tam mnie chroni. 0,2 stopnia, 0,3 stopnia. No to w sumie jakby to wszystko podliczyć, no to ten jeden stopień powiedzmy jestem chroniony. Więc to nie jest jakoś super ekstra dużo. Myślałem, że jak zrobię zbroję, że będzie lepiej. Natomiast z tego co widziałem, zbroja w ogóle nie chroni przed zimnem. Więc nie wiem, powiem wam, że jestem totalnie w kropce, jeśli chodzi właśnie o czy to ubrania, czy to zbrojkę. Nie mogę się na nic zdecydować. Dobra, jestem w miejscu, gdzie mamy translokator. Przypominam, że jest to miejsce, które początkowo odrzuciłem na istnienie właśnie podziemnej jakiejś tam komnaty. A tu się jednak okazało, że faktycznie ten translokator tutaj się znajduje. Powiem wam, że mam trochę obawy, co mnie spotka z drugiej strony. Jestem ciekaw. No dobra. Zróbmy to. Okej. Okej, jestem gdzieś pod wodą. A, przerzuciło mnie z powrotem. Więc dobra, trzeba by stąd wyjść. Dobra, gdzie ja jestem, w którym miejscu? No powiem wam, że szału nie ma. Spodziewałem się, że gdzieś dalej mnie wyrzuci. Natomiast no może być, no nie będę narzekał. Ale o dziwo translokator z tej strony jest jak najbardziej czynny, co bardzo cieszy. Bardziej mnie niepokoi ten fakt, że tutaj, no właśnie, tam już się zaczyna atak z góry. Dobra, jeden wyeliminowany. O masz, to mamy w ogóle zejście do jakiegoś podziemia. Nie wiem, czy nie będzie lepszym rozwiązaniem, jeżeli ja tutaj będę się kopał do góry, wiecie? I spróbuję tędy wyjść. Tak naprawdę nie jestem jakoś specjalnie głęboko. 103 kratka, 104. Tylko że właśnie. Okej, więc trzeba będzie zrobić mały myk.
A, dobra, byłem pewien, że tu jeszcze woda jest. Mój błąd. Dobra, trzeba będzie tutaj sobie zrobić drabinki i będziemy mieli zejście tutaj do tego translokatora. Dobra, teraz tak, zrobimy sobie tutaj oznaczenie jako translokator. Natomiast jeśli chodzi o sam wapień, to udało mi się go troszeczkę zdobyć poprzez eksplorację. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to jest to, że odkryłem, moi drodzy, boraks. Nie wiem w jakich ilościach, nie wiem dokładnie gdzie on się znajduje. Natomiast pokazał mi się na mapie podczas poszukiwań, więc trzeba będzie go sobie po prostu gdzieś znaleźć. Woda niech sobie tu leci, bo ta woda tutaj może się okazać, że będzie dla mnie pomocna i przyjazna, więc na razie ja ją tutaj zostawię. Dobra, porozwalamy sobie to, co będzie można porozwalać. Bo też nie ma sensu tego trzymać. Zdewastowana drabina, ma to sens? Nie ma to najmniejszego sensu, żeby trzymać. Co tutaj mamy? Galena i zębatka plus jakaś płyta. No właśnie, gdzie to teraz dać? Płytę oczywiście wezmę, galenę również wezmę. Wsadzę tutaj, a zębatkę upchnę. Zamiast tego lnu niech będzie. A tu coś jeszcze mamy na górze? Kamień tu już w ogóle niepotrzebne. Dobra, wracamy do naszego translokatora. Dobra, moi drodzy, zrobiłem sobie wodę wapienną. Teraz do wody wapiennej chyba muszę dodać kłody dębu, jeśli się nie mylę, żeby zrobić słabą taninę. Zaraz sobie to zrobimy. Jeśli ktoś się będzie pytał, skąd mam wapień? Otóż w poprzednim odcinku jest wytłumaczone. Moi drodzy, wapień udało mi się znaleźć po drodze, jak przeszukiwałem teren w poszukiwaniu właśnie wapienia bądź boraksu. Natomiast sam ten wapień pozyskałem ze skrzynek, które były między innymi wokół translokatora, jak również w okolicach jego. Tak, tak to mogę? Woda wapienna, 3 razy kłoda klon. Nie mogę zamknąć. Woda wapienna. Wkładnik na namoczoną skórę. Dobra, potem ta namoczona skóra musi być mieszana w... Dobra, nie ogarniam. Dobra, to inaczej. To idziemy po skórę w takim razie. A, dobra. Czyli 30 litrów wody wapiennej wystarczy mi na 5... Tak, na 5 skór. No to powiem wam, że szału nie ma. Niestety. Dobra. Teraz tak, namacza się nam skóra, no raptem 5 skór, więc ja raczej z tego nic nie będę miał, za wiele. Natomiast no muszę jakieś ubranka zrobić. No niestety, tej skóry nie ma za wiele. Natomiast mamy napierśnik łuskowy, napierśnik kolczy. No nie, to też z tego nic nie będzie. No nie ma opcji, potrzebuję znaleźć wapień i potrzebuję znaleźć boraks. Boraks już mniej więcej wiem gdzie jest. Moment, to było gdzieś... Tutaj, hematyt, magnetyt, cynober, galena, jest, tu jest boraks, moi drodzy. Fakt faktem małe ilości, tak wam powiem szczerze, nie ma tam specjalnie daleko. Można by się tam przejść i przejrzeć ten teren. Może akurat trafi się tak, że będzie jakaś zadowalająca mnie ilość. Natomiast tak, ja sobie to wszystko, co jest mi niepotrzebne, pochowam. Oczywiście są tu rzeczy, które w ogóle nie powinny się tutaj u mnie znaleźć, ale powiedzmy, niech one tutaj na razie będą. Dobra, czyli teraz tak, prześpimy się i z samego rana wyruszamy w kierunku poszukiwania boraksu. Dobra, mamy godzinę 7:03 i tak naprawdę nie potrzebuję nic więcej. Dokładnie, mogę śmiało iść tak jak jestem. Jedyne co sobie zrobię, to podmienię sobie... O, w ten sposób. Dobra, lecimy po boraks. Właśnie, moi drodzy, sobie uświadomiłem, że prawdopodobnie, a nawet na 100%, nie nagrałem momentu znalezienia boraksu. Trochę lipa. Udało mi się przytargać 2,5 staka. Było to dokładnie w tym miejscu, w którym próbowałem wam wytłumaczyć. Tutaj, moi drodzy, mieliśmy 4 czanki, gdzie udało mi się odkryć boraks. Więc zszedłem dosłownie pod powierzchnię ziemi i go wydobyłem. Mam tutaj również oznaczenie, że na 2 czankach czy na 3 znajduje się węgiel brunatny, więc po niego też sobie gdzieś tam kiedyś pójdę. Natomiast boraksu myślę, że już tam więcej
Raczej nie będzie, dlatego że przeskoczyłem przez wszystkie cztery czanki pod ziemią, więc no tam już raczej się nie uda nic wydobyć. Zaraz zobaczymy, ile tego braksu będę miał. Tylko znajdę sobie mój młotek. Jest. Dobra, a więc sprawdzamy. A nie, przepraszam. Sproszkowany. Czy ja go muszę potraktować żarnami, tak? Okej, przemieniłem cały boraks. Wyszło tego niecałe 5 staków. Więc myślę, że to jest najwyższa pora, aby zacząć robić. O, skórka nam się zrobiła. Pięknie. Oj, skórki nie wezmę, bo nie mam do czego. Dobra, jest to najwyższy czas, żeby się wziąć za produkcję taniny. To musiałbym zrobić beczki. Dobra, beczki sobie zostawimy na razie w kuźni. Nie będę ich znosił na dół, bo nie ma takiego ani sensu, ani potrzeby, tak prawdę powiedziawszy. Dobra, teraz by się przydało wiaderko. Gdzieś zostawiłem, pytanie gdzie. Jest wiaderko. Dobra, zrobimy sobie źródełko wody tutaj, żeby nie biegać w to i z powrotem. Dobra, na razie 5 beczek. No i co? Czas najwyższy, żeby pododawać tutaj coś. Dobra, jak to teraz wygląda? 64, nie. 32, to jest 50 do 50? Nie. Dobra, mamy 50 litrów rozcieńczonego boraks. Teraz tak, mamy rozcieńczony boraks. Składnik na namoczoną skórę. Okej. Okay. Czyli mogę dodawać już śmiało tutaj skórę. Na to by wychodziło. Spoko. Dobra, mamy 5 beczek rozcieńczonego boraksu. No i co? Teraz dodajemy skóry. Skóra duża. Nie. Okej, okay, czyli dużych 8. Możemy zamknąć. 8. Możemy zamknąć. 8. Tak, zamykamy. Zamykamy. I tutaj mamy surową skórę średnią, czy tylko noga. Biegniemy po kolejne. Dobra, czyli maksymalnie może być 5 tych małych. 5 znaczy się olbrzymich. Dobra. Okej, okay, niech się to przerabia. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Natomiast biegnę szybko po te skóry, które mamy już zrobione. Zobaczymy, co z nich będzie można wykonać. Okej. Okay. Mamy namoczoną skórę. I teraz tak. Prawdopodobnie możemy wziąć nóż i skórę i mamy mizdrowaną skórę, spoko. No i teraz tak, co z tą mizdrowaną skórą możemy? Jest to składnik na wyprawioną skórę, czyli teraz musiałbym zrobić słabą taninę. Według tego, co tutaj widzę, to musiałbym tak zrobić. Dobra, weźmiemy sobie wodę. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, a myślę, że tak. Dobra, zrobimy sobie jeszcze beczki, ale zanim zrobimy beczki, to sobie szybciutko ogarnę porządek. Dobra, stawiam kolejne beczki, żeby zrobić taninę. No i teraz pytanie, czy tą taninę się będzie robiło tak, jak ja myślę? Tak, i teraz co? Wypadałoby wrzucić tutaj boraks. Tak. No i dobra, szybko zobaczmy, czy to będzie tak, jak faktycznie ja sobie myślę. Potrzebuję kłody dębu i tu się zaczynają problemy. No, ja nie wiem, czy ja mam kłody dębu. Mam dwie, a to jest klon. O, klon. Wszystko klon. To jest też klon. Dobra, to idziemy po kłody dębu. Wiecie, to nie ma tak, że ja sobie sam coś wymyślam. Też bazuję na poradnikach, które już powstały. Dobra, i mamy 5. Ba, nie. Dobra, to inaczej. Słaba tanina. Woda dębu, 10 litrów wody. Mieszane w beczce. Składnik na silną taninę. No okej, okay. Tu by się zgadzało wszystko. Powiem wam, że nie wiem. Muszę się dowiedzieć. Dobra, moi drodzy, wychodzi na to, że ja popełniłem błąd. I to, jak młody, do beczki z wodą wsadzamy 5 sztuk. O właśnie, słaba tanina. I po 24 godzinach nam się to zrobi. Dokładnie. Dobra, więc tak to sobie robimy. Wiem, dlaczego wcześniej nie mogłem przygotować taniny. Dlatego, że ja pakowałem kłody klonu, a nie
dębu. Dlatego nie chciała mi się ta tanina w ogóle tutaj zrobić. Więc tak, przerzucimy sobie tą wodę boraksową, czy ten rozcieńczony boraks tutaj. Natomiast tutaj sobie przerzucimy wodę. O! I zamykamy. Dobra, pięknie. Ok, czyli tutaj możemy sobie jeszcze wrzucić 5 skór i zamknąć. Dobra. Ok, czyli w tych tutaj 6 beczkach robią nam się skóry, w tych tutaj 5 beczkach robi nam się na razie słaba tanina. No i poczekamy do jutra i będziemy wiedzieli, co dalej z tym możemy zrobić. Korzystając z okazji, że mam chwilę czasu, to sobie posadzę dęby. Dęby mogę nawet tutaj z tyłu posadzić, żeby było wiadomo, gdzie one są. Dobra, mam jeszcze troszeczkę żyta i lnu do posadzenia, więc od razu sobie to wrzucimy tutaj do naszej farmy. A nie wiem, czy wam pokazywałem, zrobiłem sobie taką małą kuchnię. A, przy okazji, moi drodzy, zrobiło mi się winko. 3 litry już oczywiście opracowałem, no bo jakżeby inaczej. Tu się robi kompost i tutaj też się robi kompost. Dobra, mamy pierwsze skóry, namoczone oczywiście. Dobra, mamy 32 skóry duże i 5 skór olbrzymich. Więc teraz się nimi zajmijmy. Mizdrowana skóra. Tak. I tak. Pięknie, o to chodziło. No i co, trzeba by było... Dobra, tutaj za chwilkę będzie kolejna beczka gotowa. Natomiast sobie szybciuteńko dodajemy boraksu. 20. Mamy. Tak widzę, moi drodzy, że tego boraksu to tak za dużo niestety nie ma. Więc trzeba będzie znowu wyruszyć, żeby go poszukać. Natomiast na sam początek mamy już coś zrobione, coś załatwione. Teraz tak, wypadałoby tą skórę, słaba tanina, wyprawiona skóra. Dobra, czyli tą słabą taninę, którą robimy, wystarczy, no za 5 godzin będzie gotowa. Wystarczy do niej włożyć skórę, już tą wyprawioną i tego powinniśmy otrzymać już tą skórę finalną, tak, że tak to ujmę. Dobra, jako że mamy nowy dzień, ja sobie wezmę orkisz i skoczę do kur. Zobaczymy, co tam u nich ciekawego słychać. Martwy kogut zabity przez inne stworzenia. Na szczęście mam jeszcze koguta. Coś piórek tylko niestety. Ale lipa. Czyli co, wychodzi, że ich jest tutaj za dużo? Nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem, co o tym myśleć. Dajcie znać, proszę. Czy pozbywać się najwyższego, znaczy tej pierwszej generacji, czy czekać, czy co? Powiem wam szczerze, że jestem zdziwiony. Został po prostu zadeptany przez inne kury. Tego się nie spodziewałem, tak, tutaj tego jego mościa. No słuchajcie, mamy już część rzepy do zebrania, z tego co widzę. No, rzepa fajnie szybko rośnie, więc wydaje mi się, że to będzie podstawowy składnik naszego jadłospisu na zimę. Dobra, wydaje mi się, że to wszystko. Dobra, trzeba by tą rzepę posadzić na nowo. Oczywiście, moi drodzy, mam świadomość tego, że jest niska zawartość składników odżywczych, natomiast to jest robione tylko po to, żeby jak najszybciej zdobyć pożywienie, żeby móc zmagazynować przed zimą. Także tym się teraz nie przejmujemy w ogóle. Spoko. Dobra, w najbliższych dniach będziemy mieli do zebrania pozostałą rzepę. Len, orkisz i żyto, wszystko rośnie. Spoko. Powiem wam, że myślałem, że będzie gorzej. Ale na razie powolutku to idzie, więc nie narzekam, jeśli chodzi o pożywienie. Bardziej mnie denerwuje to, że muszę na przykład korzystać z tych żaren. Dlatego tak bardzo chciałem jak najszybciej wziąć się za
zrobienie wiatraka, tylko że już na samym początku widziałem, że braknie mi lnianych płócien. Mam ich tylko 17, a potrzebne są 4 na zrobienie jednego skrzydła, jak to tam się zwie, z wiatraka. Więc to na pewno teraz odpada. No mam 18, no. Szału nie ma. 4, no to mamy 4. Żagle, o, chyba żagiel się nazywa. A potrzeba ich chyba 12, jak ktoś tam z was pisał. Więc niestety, ale póki co będę musiał jeszcze z tego zrezygnować. Część rzeczy już mam zrobione, chociażby drewniana ośka, tam mam przeniesienie tego całego napędu gdzieś, o, dokładnie tłuczek, więc coś już tam mam zrobione, natomiast no jeszcze to nie jest to, co być powinno. Tam jeszcze na pewno jest sprzęgło, jest na pewno hamulec, mi się wydaje. No, dokładnie. Natomiast problem, o właśnie, żywica. Żywica to jest największy teraz problem, bo z nią jest bardzo ciężko. Pni sosen, sosy można zająć we wszystkich, no właśnie. Ale, jako że ja mam tutaj sosny, to ciekawe, czy u mnie takową żywicę bym znalazł. Ciekawe, czy ona wypływa tylko ze starszych drzew? Nie wiem, natomiast nie widzę nigdzie. Nie widzę nigdzie, ale ja tych drzew i tak na razie nie będę wycinał, więc zobaczymy. Zobaczymy z biegiem czasu, bo może się okazać, że faktycznie one potrzebują trochę czasu na to, aby się pojawiły, aby się pojawiła żywica. No i wtedy będziemy sobie ją zbierali. Mamy gotową słabą taninę. No i co? Myślę, że możemy śmiało dodawać sobie skórę. Chyba 8, nie? Tak. Zamieni się w 8 razy wyprawiona skóra duża po 3 dniach uszczelniania. O, wow. Długo. Naprawdę długo, muszę przyznać. Duża, czyli też 8. I 8. I tu mamy duża i olbrzymia. Olbrzymia. Olbrzymiej chyba mogę dać 5 również tutaj. Tak? Tak, tylko 5. Dobra. I to by było. Spoko. Reszta się robi. Zostało jeszcze 12 godzin. Rozcieńczony boraks sobie czeka. Więc co, nie pozostało nic innego, jak teraz zapolować i przynieść skórę do przerabiania. No to z tym się zajdzie. Z tym się zajdzie. Natomiast zanim ja w ogóle gdziekolwiek wyruszę, chociaż jeszcze te temperatury nie są wcale takie złe, ale muszę powoli brać to pod uwagę przy wyprawach. Więc w pierwszej kolejności będę chciał zrobić ubrania, a dopiero później będę myślał o tym, żeby na cokolwiek zapolować. Fajnie by było, jakby tu coś się pojawiło. Liczę na to, że w przyszłym roku, na wiosnę, tutaj pojawią się nowe zwierzęta. Fajnie by było. Natomiast nie wiem, czy faktycznie jest takowa możliwość, ale gdyby tak było, to byłoby naprawdę fajnie. O, mamy grzybki do zebrania, to sobie zbierzemy. Jeszcze zobaczmy pułapki, czy coś się przypadkiem nie złapało. Na pewno tutaj w tej jednej pułapce mam szopa. Niedźwiedzie na szczęście chyba poszły spać. Oby. Tak, tutaj mamy szopa. A ten szop to tutaj, no niech sobie biega. Na razie mi nie przeszkadza, ani też mi nie jest potrzebny do niczego. O, mamy możliwość zebrania jagódek jeszcze. A tak wam powiem jeszcze dodatkowo, że teraz jak jest jesień, to ten świat wygląda dużo, dużo ciekawiej, dużo ładniej. No zobaczcie, różnorodność kolorów, naprawdę genialne. Fajnie jest to zrobione. I zobaczmy, co my możemy zrobić z tej skóry tak naprawdę. Możemy zrobić kamizelkę, ale zobaczcie, ile tych skór w ogóle trzeba, nie? Ale z kamizelki potem możemy zrobić zbroję. To, że zbroja no nie chroni mnie przed niczym, tak prawdę powiedziawszy. Więc zróbmy sobie płótno lniane. I co my możemy zrobić? Pikowany hełm, ale nie chroni przed temperaturą. Przeszywanica to samo. Dobra, to jeszcze inaczej. Zobaczmy zestaw do szycia. Bluza zamkowa. O! O, słuchajcie. To chroni
dodaję dodatkowo czysta tkanina, patyk i płótno i zestaw. O, słuchajcie, chyba mam już wybrane rzeczy, które będę miał na zimę. Będę musiał się tylko przerzucić na krawca i sobie to wykonać. Nie głupi pomysł. Pytanie tylko, czy jeżeli ja się przerzucę potem na inną cechę, na przykład na łowcę, czy będę mógł korzystać również właśnie z tych rzeczy wykonanych, będąc na cesze krawca. To jest ciekawe. Natomiast myślę, że jesteśmy w stanie to jak najbardziej zrobić. Więc ja się szybciuteńko przerzucę na krawca. No i sobie spróbujemy to wykonać. Dobra, jesteśmy na klasie naszego krawca. Dobra, mamy klasę krawca, więc teraz tak. Robimy sobie zestaw do szycia. Patyk i 4. Ha, dlaczego ja wiedziałem, że coś mi tutaj nie zagra. Dobra, musimy czekać, aż len będzie gotowy do zbioru. 8 na 9, więc niedługo będzie. No i sobie zrobimy te rzeczy już typowo na zimę. Skóry już mi się tutaj zrobiły. No i powiem wam, że zajętych było 4 beczki. Z tego jeszcze troszkę ponad, no niecałe 2,5 beczki zostało po przerzuceniu tego rozcieńczonego boraksu. Także fajnie. Mamy do dyspozycji 4 pełne beczki plus 12 litrów z kolejnej. No tutaj jeszcze się nam robi, jeszcze tutaj zostało ponad 2 dni. Ale jako, że mamy len, to bierzemy sobie tak. O to chodziło. I mamy... Tak, i tak, dobra. Mamy zestaw do szycia. I z zestawem do szycia możemy sobie zrobić, o czym ja mówiłem, bluza zamkowa. Czysta tkanina. Czyli tak, to zabieramy. I robimy sobie 4 tkaniny. Tak. 4 tkaniny. Bluza zamkowa, czyli mamy tak. Ja nie chciałem koszuli samodziałowej. No dobra, niech tak będzie. Jak mi się ta koszula zrobiła, to już niech będzie ta koszula. Natomiast znowu będę potrzebował dużo lnu, żeby zrobić zestaw do szycia. Strasznie drogo to wychodzi. Ale nic na to niestety nie poradzę. Ale dobra, z racji tego, że udało nam się wykonać to, co planowałem, czyli przejście przez translokator, znalezienie boraksu, a w zasadzie wydobycie, ponieważ znalazłem go już szybciej, plus zaczęliśmy sobie wytwarzać czy tam garbować skóry. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie ten odcinek zakończyć. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o łapkach, słupkach, komentarzach i zapraszam na kolejny odcinek. Na razie.